W dzisiejszym odcinku za EU4 poznacie historię najnowszą Wenecji, na którą czeka teraz nowa historia, jak i nowe możliwości. Czy Republika Wenecka sięgnie po zdobycie całych Włoch i stanie się nowym narodem? Czy wyruszy dalej ku nieznanemu zdobywać nowe lądy? A może odzyska utracone ziemie od Imperium Osmańskiego, który następnie doprowadzi do upadku? Kto wie? Będziesz miał okazję przekonać się o tym w najnowszym dodatku do Europy Universalis 4 Winds of Change. Witaj Imperialisto, tutaj Lukas. Samo DLC mogę pokazać wam przedpremierowo dzięki temu, że Paradox zdecydował się zasponsorować ten odcinek, za co serdecznie im dziękuję, a ciebie drogi widzu szczerze zachęcam ze skorzystania z mojego dedykowanego linku, który znajduje się w opisie tego filmu, jak i przypiętym komentarzu, jeśli chciałbyś zakupić to DLC. Oczywiście tylko jeżeli to co zobaczysz w tym odcinku ci się spodoba. Daj znać w komentarzu. Najspokojniejsza Republika Wenecka. To zdecydowanie najbogatsze, jak i najpotężniejsze z państw położonych we Włoszech. Jednak Republika Wenecka jest inna od wszystkich republik włoskich. Wenecją rządzi najwyższy urzędnik, zwany dożą, obecnie Francesco Foscari. Niestety nie jest on władcą absolutnym i musi liczyć się z radą. A ta niestety tym bardziej się opiera i przeciwstawia władcy, im jest on sprawniejszym władcą. Przynajmniej powinna, ale chyba obecnie to nie działa. W radzie natomiast zasiadają przedstawiciele weneckich frakcji. Są to arystokraci, kupcy oraz gildie. W zależności od tego, która frakcja dominuje pozostałe, oprócz stałych bonusów dla Wenecji, możliwe jest podejmowanie innych działań w ramach Rady Weneckiej. Co innego dadzą nam arystokraci, kupcy czy przedstawiciele gildii. Niestety, im bardziej Rada będzie się przeciwstawiała władzy doży, tym gorzej dla samej Wenecji. A jeżeli będą posiadali praktycznie władzę absolutną, mogą się przeciwstawić nawet wypowiadaniu wojen. A to jest trochę problematyczne. W pierwszej kolejności Francesco chciał zwiększyć swoją władzę we Wenecji, ponieważ obecnie była jednak ograniczona. Musiał uzyskać poparcie wszystkich stanów społecznych. Jednak przywileje rozdał bardzo ostrożnie, skupiając się głównie na szlachcie, dla której następnie wykonał misję podczas Zgromadzenia Narodowego. W nagrodę pozyskał nie tylko bardzo dobrego, taniego ministra, ale też wzmocnił swoją władzę. Moc doży. Przywództwo Francesco Foscari jako doży Wenecji od 1423 do 1457 było okresem zarówno osiągnięć, jak i wyzwań. Jego rządy nadzorowały ekspansję terytorialną Wenecji we Włoszech i wschodniej części Morza Śródziemnego, wzmacniając jego wpływy morskie i handlowe. Plus dużo więcej tekstu do czytania. Ale dzięki temu władza Rady 10 została ograniczona. Następnie Francesco skupił się na powołaniu Armii Republiki i jej odbudowie. Zatrudniono najemników Gwardię Korsyki, która była całkiem dobra w zdobywaniu fortec. Weneckie stocznie natomiast przystąpiły do budowy dużej ilości galer, które będą potrzebne do zdominowania Morza Śródziemnego. Sama doktryna morska Wenecji opierała się na dostawach z weneckiego arsenału, który, jak można było się domyśleć, znajdował się w Wenecji i naprawdę korzystnie wpływał na flotę wenecką. Z takich jeszcze poważniejszych budynków znajdował się tutaj Pałac Doży. Nasz wenecki doża zatrudnił też znakomitych doradców, by mu pomagali przy władzy. I na ten moment raczej chciał, żeby rada działała zrównoważono. Teraz, kiedy sprawy wewnętrzne zaczęły już lecieć własnym biegiem, doża sięgnął za granicę w poszukiwaniu sojuszników. Austria mnie kocha. Jakimś cudem Republika Wenecka i arcyksięstwo Habsburgów darzyło się wielkim szacunkiem, dlatego zawarto sojusz z Austriakami. Tym bardziej, że byli rywalami osmańskimi. Doża Foscari zapragnął też stworzenia ligi handlowej, która by odpowiadała za wspólne bezpieczeństwo, dlatego zaprosił do niej kilka pomniejszych państw, głównie włoskich. Następnie Wenecja ogłosiła kilka państw swoimi rywalami, głównie takich mniejszych, stanowiących łatwy cel. Doża też podjął działania dyplomatyczne, zmierzające do wysunięcia roszczeń terytorialnych. Zmniejszono utrzymanie armii, jak i fortec, jak i dalej zawarto sojusz z Francją. Następnie wysłano dyplomatów do Austrii oraz Francji, by poprawiano relacje z tamtejszymi dworami. Niestety wrogowie Weneccy jakoś skuteczniej działali teraz na polu dyplomatycznym i zagwarantowali bezpieczeństwo Serbii. Ale tak serio, Paradox chyba poprawił działania AI w takim razie. Bardzo fajnie. Zawarto też sojusz z papiestwem, bo lepiej zachować weneckie dukaty w kabzie niż płacić papieżowi, by zapobiec ekskomunice. Bardzo korzystnym działaniem stworzenia ligi handlowej było zwiększenie limitu nie tylko floty, ale też i armii. Niecały rok później armie weneckie zostały przygotowane do inwazji. Dokładnie do inwazji na Konstantynopol, jak i północną część Włoch, ale to jeszcze nie był ten moment do ataku na nie.
pierwszej kolejności przewieziono armię najemne z Wenecji do posiadłości greckich. I tuż przed dniu wybuchu wojny Francesco umiera. A na jego miejsce musi zostać wybrany nowy doża. A wybory poprzez loterię wygrał Girolamo di Alviano. Ja wymięknę od tych włoskich imion. Dość młody władca, 51 lat. Okazał się on być dość utalentowany w kniuciu intryg i zawiązywaniu spisków. Kontynuował on działania poprzedniego doży i szykował armię wenecką do wojny, którą następnie wypowiedział o Konstantynopol bez pomocy sojuszników. Regularne wojska weneckie przystąpiły do oblężenia Konstantynopolu, który o dziwo został oddany bez walki. Nowy doża Girolamo stał się też patronem sztuki. Stworzył dla regionu weneckiego wielką szkołę. W międzyczasie flota wenecka blokowała porty Konstantynopola w celu szybszego zdobycia. Po upadku Aten przystąpiono do oblężenia fortecy w Morei. Do Wenecji dotarły wieści o zakończeniu Unii Aragońsko-Neapolitańskiej, dzięki czemu ten kraj może stać się łatwym celem późniejszych podbojów, no chyba że zawiąże mocne sojusze. Po upadku Konstantynopolu zdecydowano się splądrować to miasto, ale niedoszczętnie, wiecie, z dyscypliną. Następnie na równiach Masabry doszło do starcia armii weneckiej, jak i bizantyjskiej. Ta ostatnia została pokonana mimo wielkich strat. To zwycięstwo tak wpłynęło na prestiż Wenecji, że pozwoliło stać się prawdziwym patronem sztuki. Chociaż kolejne weneckie zwycięstwo było jeszcze większe. Zatopiono też resztki bizantyjskiej floty, co pozwoliło po uzyskaniu przejścia od Mołdawii dostęp do wołoszczańskich fortec, do których oblężenia przystąpiły wojska najemne, a te padły po krótkim oblężeniu. Po chwili Wołoszczyzna zgodziła się zawrzeć pokój z Wenecją za reparacje wojenne i gratyfikacje pieniężne, a samo Imperium Bizantyjskie przestało istnieć. W Wenecji narodziła się nowa instytucja renesansu. Najlepsi myśliciele włoscy przybywają właśnie do tego miasta. Naprawdę za pierwszym razem się udało. Niestety Wenecja musiała zawrzeć osobny pokój z Anglią, bo Francja z jakiegoś powodu nie chciała, co pogorszyło relacje pomiędzy oboma krajami. Jednak było to konieczne z kilku powodów. Pierwszym było stworzenie dwóch wasali po podbojach Republiki Bułgarii oraz Republiki Bizancjum. Pozwoliło to Republice Weneckiej wykorzystać moment, w którym armie osmańskie znajdowały się już nie na Bałkanach, ale w Anatolii. Girolamo też dążył do tego, żeby Wenecja stała się ośrodkiem inteligencji, sztuki i wyższej ekspresji. Mistrz renesansu weneckiego. Tiziano wyróżnia się jako wybitny malarz włoskiego renesansu, urodzony w Wiepiewie di Cadore, niedaleko Wenecji. Znany ze swojej umiejętności posługuje się kolorem i przełomowych technik malowania pędzlem, artystyczna podróż Tiziano obejmuje ponad 7 dziesięcioleci. Moglibyśmy go zatrudnić na nasz dwór lub pozwolić mu wykazać się jeszcze podczas włoskiego renesansu. Co możemy dowiedzieć się więcej na ten temat? Bla bla bla, dużo tekstu do czytania, fascynującego tekstu może. A najlepsze jest to, że mimo wszystko Tiziano i tak zostaje zatrudniony na naszym dworze. Jako że kupcy znaleźli się u władzy, dostarczyli Wenecji 5 galer. Nastał też moment, w którym trzeba było odnowić weneckie drewniane pale, co wpłynęło korzystnie na gospodarkę kraju. Jak i stało się dalsze rozbudowywanie Wenecji jako perły Europy. A kiedy weneckie armie zajęły miejsce, tak samo jak i flota, rozpoczęła się wojna z Imperium Osmańskim w celu odzyskania bizantyjskiej fortecy w Galibolu. Kluczowym do planów tej wojny było jak najszybsze zdobycie właśnie tej fortecy, co udało się w 27 dni, mimo to poniesiono spore straty. Doża na razie nie zdecydował się wezwać sojuszników z Austrii. I tak jak przewidziano, osmańskie armie znajdowały się nie po tej stronie ciśniny. Następnie wojska weneckie przystąpiły do ustanowienia pułapki na wojsko osmańskie. Dodatkowo flota republiki blokowała cieśninę. Mimo to flota osmańska próbowała przebić blokadę. O, nowy ekran wczytywania. Po wygraniu kilku kolejnych bitew flota wenecka przystąpiła do blokady morskiej całego Imperium Osmańskiego. Przed republiką była wspaniała przyszłość. Jako że doża lubował się w intrygach, zajął się stworzeniem odpowiedniego urzędu w Wenecji. W międzyczasie nasz doża umocnił swoją władzę. Skoro i tak wyborów nie było, to co za problem? Podjęto też działania z piratami, a w zasadzie przekupiono ich, żeby pracowali dla Wenecji. Cała wenecka armia przekroczyła też cieśninę i ruszyła na obleganie fortecy w Sugali, która następnie padła w pół roku. 1 kwietnia 58 roku zawarto następujący pokój z Imperium Osmańskim. Odzyskano wszystkie terytoria bizantyjskie, kilka terytoriów bułgarskich oraz sięgnięto po bardzo duże reparacje od Imperium Osmańskiego.
Jednak była to część planu Doży Weneckiego w celu ataku na Serbię i ponownego wciągnięcia jej przy pomocy Austrii Imperium Osmańskiego do wojny ponownej z Wenecją. Imperium Osmańskie było już tak zadłużone po poprzedniej wojnie, że na tą kolejną nie było w stanie wystawić pełnej armii. Przy pomocy samej floty weneckiej ostrzelano fortece osmańskie, które następnie szybko szturmem zdobyto. W międzyczasie Doża Wenecki nie chciał dopuścić do tego, aby jakiekolwiek miasto we Włoszech było bogatsze i piękniejsze od stolicy Wenecji. Dlatego zasponsorował rozbudowanie bazyliki mniejszej za Nipalo, co korzystnie wpłynęło na relacje z papieżem. Następnie zniszczono totalnie armię osmańską, doszczętnie, jak i zawarto nowy, krótkotrwały pokój. Niestety, mimo iż wciąż Republika Wenecka rosła w siłę też rosła Rada 10. Licząca ponad 1000 dziedzicznych członków, Wielka Rada Wenecka być może nie zawsze jest najszybszym i najskuteczniejszym organem zarządzającym. Nic więc dziwnego, że znaczna większość elastyczność Rady 10, która pierwotnie miała chronić Republikę przed spiskami, doprowadziła do przejmowania przez nią coraz większej władzy. I szczerze mówiąc, ja raczej będę chciał ograniczyć jej władzę. Chyba, że ją wesprę. Nie. Po zajęciu całej Serbii stało się możliwe zaatakowanie wojsk węgierskich przy pomocy wojska austriackiego. Nasza wielka armia miała zdecydowaną przewagę nad Węgrami, którzy ponieśli sromotną porażkę. Same Węgry wyszły z tej wojny nie tylko upokorzone, ale też musiały pozbyć się terytoriów chorwackich i zapłacić duży trybut Wenecji. Wyglądało też na to, że Imperium Osmańskie przeżywało wielki kryzys, było atakowane przez wielu swoich mniejszych sąsiadów. A po wielu zwycięstwach Wenecja osiągnęła taki splendor międzynarodowy, że wszyscy przychylniej patrzyli na jej podboje. Dlatego podporządkowanie całego regionu Serbii nie było aż tak źle postrzegane na świecie. Reformy weneckie przebiegały raczej w kierunku zaciśniania więźni z papieństwem niż postrzegania go na razie jako wroga. Po wszystkich tych wojnach stało się konieczne obniżenie autonomii na terytorium całej Wenecji, której Wenecji mam przekazywać ziemię, bo ja nie wiem. A po zajęciu resztek Włoszczyzny oraz Hercegowiny przystąpiono do podbicia Epirusu i co ważniejsze Cypru, który będzie bazą morską w wojnach z sułtanatem Mameluka. Czy unieważnić prawa ograniczające 10? Reformy mające na celu powstrzymanie Rady 10 uspokoiły wielu członków Wielkiej Rady, ale w efekcie dziesiątka nadal sprawuje ogromną władzę, której formalnie nie powinna posiadać. Biorąc jednak pod uwagę, jak nieefektywne może być czasami Wielka Rada, składająca się z jej niezliczonych członków, niekoniecznie jest to coś złego. Przed Republiką trudny wybór. Chociaż w tym momencie wpływy Rady są naprawdę znikome. Rozpoczęto przyłączanie wysp Nexos i następnie podbito większość terytoriów Bośni, jak i Chorwacji, żeby zaraz potem odbić ostatnie terytoria bułgarskie od Imperium Osmańskiego. Kultura serbska stała się integralną częścią Republiki, a to po to, żeby szybciej nawracać te terytoria na religię katolicką. Dotarły do nas wieści w takie, że Burgundia zdecydowała się pozostać Burgundią pod rządami księżnej Marii de Burgund. Kobieta na tronie, fuj. Rewolucja w Wenecji. Od pewnego czasu w Republice obserwuje się zwiększoną kontrolę gildii na weneckiej scenie politycznej. Opierając się na dużej liczbie uczniów, właścicieli małych sklepów i rzemieślników, frakcja ta była w stanie skonfiskować całą władzę w rządzie i zmonopolizować wszystkie urzędy administracyjne. No i niestety nasz władca chyba musi ustąpić. Ale coś nie ustąpił? Trzecia wojna w Wenecji z Imperium Osmańskim kończy się wypchnięciem tego drugiego kraju z Bałkan. Przy czym teraz Wenecja rządzi praktycznie większością tego regionu. Oczywiście zapomniałem zrobić roszczenie terytorialne do Reguzy. Następnie rozbudowano kopalnie w Kosowie, żeby zapełnić skarbiec wenecki czystym złotem. Nadszedł wreszcie też ten moment, w którym Wenecja może skierować swój wzrok już tylko i wyłącznie na region północnych Włoch. 10 lat temu księstwa włoskie opuściły Imperium, a dzięki skutecznym kampaniom szpiegowskim, no praktycznie żaden kraj nie postrzega Wenecji jako zagrożenie. Jako że armii weneckiej jednak wciąż muszą korzystać z pomocy najemnych kontraktorów, zdecydowano się zreformować tą formę zawierania umów. Po tych wszystkich wojnach Wenecja wiedziała już, w jakim kierunku idą jej dążenia militarne. Czy rozbudowę własnej armii, czy jednak lepsze kontrakty z najemnikami, a może nastał czas na dominację morską. Tym razem Wenecja postawiła na standardową armię lądową. Księżna Burgundzka pokazała chyba królowi francuskiemu, kto tak naprawdę rządzi w okolicy. Z zapanowania już kolejnego, młodego doży, Mosego, Wenecja zdecydowała się zaatakować Republikę Milanu, a w zasadzie księstwo, ponieważ to księstwo stanowiło jej główną konkurencję w regionie.
Wojska Milanu zostały rozbite przez kompanie najemne na naszym własnym terytorium, dosłownie rozbite, a standardowe armie przystąpiły do oblężenia fortec. Rosnąca w siłę Republika Wenecka przyjęła doktrynę ofensywną. Najważniejsze było szybkie zdobywanie fortec. W międzyczasie dyplomacja wenecka zaczęła poprawiać relacje z pomniejszymi księstwami we Włoszech w celu ich późniejszego pokojowego zdobycia. W Wenecji powstała słynna firma Sempdineri, która słynie z pończochów, ale wtedy mężczyźni też takie nosili. Dzięki temu zdobyliśmy słynnego artystę weneckiego, który pracował praktycznie za darmo. W XV-XVI wieku teatr Wenecji był żywym i wpływowym zjawiskiem kulturowym. W mieście znajdowały się jedne z najciekawszych stałych teatrów w Europie, takie jak Teatro di San Cassino, otwarty w 1637 i Teatro Olimpico. Chyba za wcześnie zbudowałem te teatry. No ale co poradzę, będę miał teraz bardzo taniego doradcę. Tylko moim zdaniem Wenecja tych tańszych doradców administracyjnych ma więcej niż Polska. Wojna z Milanem zakończyła się zdobyczą większości jego terytorium, jak i późniejszą grabieżą. Wenecja musi stać się największym miastem w okolicy. Pozwoliło to Republice snuć dalsze plany z podbojem Włoch i nawet zniszczeniem austriackiego cesarza. Nowo podbity obszar Lombardii bardzo szybko został dołączony do Republiki, jak i została tam szybko obniżona autonomia. Rozpoczęto też proces przyłączania Republiki Bizantyjskiej oraz Bułgarskiej. Zainwestowano w kolejny ośrodek edukacyjny w Lombardii, który przyczyni się do rozwoju regionu, dzięki czemu splendor Wenecji znowu osiągnął bardzo wysokie pułapy i pozwoliło to rozpromować wielki karnawał. Uroczystość na placu Świętego Marka. Karnawał w Wenecji w XV wieku to tętniące życiem i ekstrawagancją wydarzenie znane z wystawnych masek i kostiumów. Trwa kilka tygodni poprzedzających wielki post. Chcecie wiedzieć więcej? Proszę, fascynujące. Korupcja w Wenecji to naprawdę potężny problem finansowy. Niby niewielka, ale jej zapobieganie kosztuje krocie. Przeprowadzono reformy podziału władzy, dzięki czemu Stany chętniej współpracowały, kiedy Doża zwoływał zgromadzenie. W roku 85 Wenecja zdecydowała się wreszcie rozbudować swój arsenał dla floty, dzięki czemu flota śródziemnomorska stała się jeszcze skuteczniejsza. Wykorzystano wpływy papieskie, jak jeszcze raz sięgnięto po pomoc gildii, dzięki czemu stawianie nowych budynków w Wenecji było naprawdę tanie. Rozpoczęto od budowy kościołów, ponieważ Republika i tak przez dłuższy czas musiała być teraz bardzo pokojową nacją. Nastał też wreszcie moment, bo Bułgarska Republika została przyłączona, a to żeby zająć się właśnie mniejszymi republikami włoskimi, na które będziemy mogli wydać pieniądze. Za weneckie dukaty można sprzedać wolność. Wenecja stała się tak wspaniałym miastem, że była uważana za stolicę Europy. Terytoria po Bułgarii oraz Bizancjum były bardzo niezabudowane. Ledwo znajdował się tutaj jeden kościół. Nawet w Konstantynopolu, który już nie był aż tak potężny jak kiedyś, nie było żadnych budynków. Dlatego zamiast rozbudować pałac doży, zdecydowano się poczynić inwestycje handlowo-produkcyjne. Genuańska kolonia w Bizancjum została też przyłączona do miasta i utraciła swoją autonomię. Na pewno to korzystnie wpłynie na rozwój miasta. A może by tak zrobić prawosławną Republikę Wenecką? Nie zmienia to faktu, że po przyłączeniu Bizancjum do Republiki, Wenecja stała się naprawdę bogata. Dlatego zaciągnięto pożyczki i za nie rozpoczęto budowę Pałacu Doży. Dla Wenecji bardzo kluczowe było utrzymanie i rozbudowanie swojego arsenału, aby flota wenecka dominowała całe Morze Śródziemne. A dzięki dziedzictwu morskiemu i jeszcze lepszej flocie, Wenecja mogła budować skutecznie okręty. Frankokracja. No jako, że z czwartą krucjacją podbiliśmy Konstantynopol, no będziemy czerpali z tego niesamowite korzyści. Wenecka kultura oraz katolicka religia Konstantynopolu. W Wenecji narodził się kolejny niesamowity doradca administracyjny, Leonardo da Vinci. A jeszcze tego nie wziąłem. Wszyscy sąsiedzi w Florencji stali się wasalami Wenecji. Co tak naprawdę może zaskutkować tylko jednym. Wojną z Florencją. Która raczej nie będzie ciężka, ponieważ wszyscy sojusznicy Wenecy ją wesprą. W pierwszej kolejności sprzymierzone wojska uderzyły na Savoy. Chciano, żeby to księstwo jak najszybciej zakończyło wojnę z Wenecją. Następnym celem było Królestwo Neapolu. W międzyczasie tak potęga ekonomiczna w Wenecji wzrosła, że wprowadziła nowoczesny system bankowy. I dodatkowo, kiedy gildia jest u władzy, koszty jej działań są zmniejszone. I tak po kilku latach Florencja znalazła się pod panowaniem Wenecji. Następnie w Wenecji rozpoczął się bardzo duży proces rozbudowy całej republiki. Wcześniej jednak otwarto też szkoły lokalne, jak i rozpoczął się okres złotej weneckiej ery. W republice stawiano głównie na rozwój produkcji, jak i zasobów ludzkich. A to niestety spowodowało pewne problemy z zarządzaniem. Dlatego zdecydowano się na budowę szeregu sądów, które miały wspomagać lokalne
lokalne zarządzanie. W wieku 80 lat Mosse odchodzi, a na jego miejsce totalnie poprzez loterię zostaje wybrany Leonardo Flangini, który był nawet uzdolnionym dyplomatą. Relazioni to raporty, które nasi ambasadorzy wysyłają do rządu, szczegółowo opisujące stan polityczny, dzięki czemu nasza inkwizycja będzie działała jeszcze skuteczniej. Ej, to zmieniło działanie, a nie dodało. Pałac Doży. Do XVI wieku Pałac Dożów przeszedł gruntowne remonty i rozbudowę, co znacznie zwiększyło jego wielkość. Jednym z najbardziej niezwykłych osiągnięć było ukończenie kultowej fasady zwróconej strony kanału Grande, ukazującej architektoniczny splendor pałacu każdemu, kto zbliżał się do niego drogą wodną. Tak, to na pewno wzmocni władzę Doży. Wenecja i włoska walka o władzę. Wielu przyszłych monarchów i osobistości o wielkich wpływach próbowało kontrolować losy naszego półwyspu. W obliczu niekończącej się serii konfliktów, wojen, głodu i zniszczenia, ci potężni ludzie starają się ujarzmić nasz lud i nas podporządkować. Leonardo Flangini zjednoczy Włochy. Trzymajmy za niego kciuki, bo w tym momencie możemy sięgnąć po pełni władzy. Tym razem weneckie armie ruszyły prosto na Sabaudię, po której zajęciu zostało tylko zaatakować jej sojuszników. Nikt się nie spodziewał, że weneckie podboje będą tak potężne. I dzięki temu Republika stała się Imperium. To wszystko doprowadziło do tego, że starzy rywale weneccy przestali istnieć. Następnie Wenecja skupiła się na podporządkowaniu pozostałych archipelagów, co zwiększyło dalej siłę handlową Wenecji w regionie. Nadszedł moment, w którym Wenecja zerwała sojusz z Austrią. Wiecie, to jest taka misja, więc musiałem to zrobić. Nawracanie Bałkan na wiarę katolicką też przebiegało całkiem sprawnie. Doża Wenecki wykorzystał cały czas swoje zdolności administracyjne, żeby szybciej reformować republikę. A ten proces przebiegał naprawdę całkiem sprawnie i szybko. Nadszedł też czas, żeby wprowadzić przedstawicieli kupców do naszej Rady Weneckiej, która zreformowana zamieniła się w zwykły parlament. A w zasadzie wenecki wielki parlament, a w zasadzie wenecką wielką radę. Mam nadzieję, że tych 1000 krzeseł nie muszę rozdawać. Unowocześniono flotę wenecką, handlową oraz militarną również kiedyś. Rozpoczęto też budowę nowoczesnych manufaktur, ale zajmujących się tylko i wyłącznie hodowlą bydła. A wszystko po to, żeby jeszcze zwiększyć wenecki profit. Wielki Doża Leonardo wpadł na bardzo ambitny plan, mianowicie rozwiązania świętego Imperium Rzymskiego, które ani nie było święte, ani rzymskie, tylko Romana. W tym celu zaczął przygotowania od poprawy relacji ze wszystkimi elektorami. Co tu robisz 60 tysięcy wojska polskiego? Wygląda na to, że reformacja protestancka bardziej będzie na wschodzie Europy. Po zdobyciu wielu nowych portów w handlu genuańskim rozpoczęto ich rozbudowę. Jak i tych lądowych również. Nastała era reformacji. Dzięki arsenałowi nowe statki handlowe w Wenecji powstają dosłownie na dniach. Z jakiegoś powodu arystokracja zdecydowała się nam zbuntować. Przecież nie ma jakiegoś wysokiego poparcia. Ale bunt został szybko zażegnany. W doskonałej weneckiej dyplomacji udało się zawrzeć sojusz dosłownie z każdym jednym elektorem, a w sierpniu 1515 roku zakończył się okres pokoju z Austrią. Weneckie armie przy wsparciu sojuszników francuskich wdarły się na terytorium Austrii w celu zabezpieczenia bardzo zyskownej prowincji. Sama wenecka flota zajęła cieśninę Almerii w celu zabezpieczenia Morza Śródziemnego przed wpływami Hiszpanii. Kiedy flota wenecka zajmowała się flotą hiszpańską, armia natomiast ruszyła na Austrię, żeby jak najszybciej zdobyć prowincję w Tyrolu, ale też i stolicę austriacką. Armie Republiki poniosły kilka sromotnych porażek, bo niestety to były fortece górskie przeważnie, dlatego dokonano reorganizacji na dwa kierunki działań. Po upadku Wiednia część armii ruszyła w kierunku Pragi, a druga armia szukała wojsk austriackich, bo te cały czas uciekały przed drugim zgrupowaniem republikańskich armii. Przystąpiono też do oblegania drugi raz fortec górskich. I po tym błyskawicznym uderzeniu udało się zniszczyć Imperium Świętego Romana. Chwała Wenecji! Sama Wenecja będzie teraz przeżywała bardzo duży wzrost infrastruktury w całym kraju. A po upadku cesarstwa nadszedł czas rozwiązać niepotrzebne sojusze. O ile natarcie weneckie przebiega dobrze, to Francji idzie bardzo źle. Na tyle źle, że armie Republiki muszą ruszać z pomocą, w pierwszej kolejności kierując swoje uderzenie na Paryż, żeby rozbić armie austriackie, które tam pozostały. Następnie armie Republiki ruszyły na południe, żeby rozbić armie hiszpańskie, które oblegały kilka fortec francuskich.
Jako że rezerwiści zaczęli kończyć się w Wenecji, kluczowe stało się zawarcie jak najszybszego pokoju z Hiszpanią. Dlatego ominięto Roussillon i uderzono bezpośrednio na stolicę hiszpańską w celu jej najszybszego zdobycia. Było to łatwe, bo w międzyczasie aragońskie wojska i hiszpańskie znajdowały się głównie we Francji. Po upadku stolicy pozostało już tylko zająć sąsiednie prowincje. Po zawarciu pokoju z Hiszpanią zdobyto dla Republiki całe terytorium Tyrolu oraz Kornelii, jak i przekazano Czechom część ich prowincji. Po podbiciu pałacu w Savoyu rozbudowano go, dzięki temu dostaliśmy naprawdę potężną halę miejską i kolejnego mega taniego doradcę. Zwiększono też wszędzie pobór do wojska weneckiego, który niestety miał spore problemy. Republika Wenecka uzyskała możliwość tworzenia handlowych protektoratów, które będą dawały jej szereg bonusów za posiadanie takiego kraju. Jednak jego stworzenie jest trudniejsze niż się wydawało. Wreszcie nastał czas weneckiego papieża, co niekoniecznie dobrze będzie świadczyło dla naszych sąsiadów. Z bardzo prostego powodu, papieżowi więcej się wybacza podczas podbojów. I jest całkiem młody. Wenecki doża wiedział, że to jest najlepszy moment do ataku na dwie Sycylie. Tak, dwie Sycylie, bo Neapolu już nie ma. Tak samo jak okazało się, że dwie Sycylie nie mają żadnej fortecy. Zapamiętajcie, na obronie nigdy nie powinno się oszczędzać. Flota dwóch Sycylii została mocno uszkodzona, jeszcze bardziej uszkodzona, a ostatecznie zatopiona. A dzięki politykom z infrastruktury możemy jeszcze skuteczniej zdobywać fortece, jak i bardzo szybko je zdobywać. 47 dni. Pierwsza wojna z dwiema Sycyliami zakończona zdobyciem prawie całej części kontynentalnej. I prawie nikogo to nie obchodziło. Wykorzystując swoją potęgę, Republika Wenecka zaatakowała Imperium Hiszpańskie. No w sumie przy pomocy sojuszników. Bardzo szybko przełamała Wenecja obronę hiszpańską, tak samo zresztą jak Francja w Roussillon. Jednocześnie nastał moment rozbudowy manufaktur już innych dóbr w całej Wenecji. A teraz ręcznie muszę przeklikiwać te wszystkie żółte prowincje. Pierwsza wojna z Hiszpanią nie była zbytnio krwawa i nawet dość łatwa. Nadszedł czas wykorzystać słabą bardzo sytuację Mameluka i zaatakować go o terytoria aleksandryjskie. Niby bardzo potężny sultan, ale nie jest w stanie wystawić porównywalnej nawet do nas armii. Armie weneckie zaatakowały z dwóch stron, zarówno przez granicę anatolijską, jak i desantując się bezpośrednio do Egiptu. Armie sultanatu nie miały z nami większych szans. Boże, pokazać jakąś bitwę to jakaś sztuka w tej grze. No wojna poszła dużo sprawniej niż się spodziewałem. Ale w zasadzie Wenecja zdobyła wszystkie włości, na których jej zależało. I to wszystko jeszcze bardziej umocniło handel wenecki w regionie. Po przyłączeniu regionu Aleppo oraz Delty nadano tym obszarom specjalne przywileje handlowe, co wpłynęło korzystnie na liczbę kupców weneckich. Republika była wtedy w stanie ustanowić nowe szlaki handlowe, które przesyłały bogactwo do Wenecji. Dukaty płynęły szerokim strumieniem. Były przeważnie wydawane na rozbudowę monumentalnych budynków świadczących o chwale Wenecji. Tak, w międzyczasie podbito kolejny kawałek dwóch Sycylii, jak i doprowadzono do upadku Imperium Osmańskie. A wszystko to było potrzebne do stworzenia wielkiej złotej Republiki Weneckiej. Tylko okazało się, że jej się nie da zbudować bez posiadania uniwersytetów. Łatwiej byłoby już stworzyć Włochy, ale to może innym krajem, dajcie mi znać w komentarzu. Poza tym wenecka ścieżka już praktycznie została cała wykonana, zwłaszcza ta polegająca na zjednoczeniu Włoch. Tak naprawdę przed Wenecją teraz może być już tylko ta największa z przygód i wyruszenie ku bogactwom Nowego Świata. No lub rozbudowa kanału Sueskiego, jedno z dwóch. Na pewno w dalszych podbojach pomogą Wenecji militarne podstawy. Mam nadzieję, że materiał sponsorowany z nowego DLC wam się podobał, a jeśli planujecie kupić to DLC, to zachęcam do skorzystania z mojego linku referencyjnego. W tym odcinku pokazuję, jak z mojej Republiki Florenckiej stworzyć przepotężną florencką teokrację. Doskonałą do gry Taol, czyli pod rozwój prowincji, zobaczcie jakie Włochy są zielone, dodatkowo z religią Ibadi, czyli jednym z odłamów islamskich.